Następny dzień i teraz będziemy mierzyć, jak wygląda, jak nam tutaj się zmieści ta półka. Artusia wymyśliła, żeby tutaj na całej jej długości grzejnika dać półkę i teraz musimy zmierzyć sobie, jak ona będzie duża. Stwierdziliśmy, że żaden parapet nam tutaj nie pasował dotychczas, taki wiecie, nadgrzejnik. I postanowiliśmy zrobić ten parapet z deski sosnowej. Dotkniemy sobie ją na odpowiednią długość, damy nagrzejnik i ona będzie zdecydowanie bardziej solidna. A że to jest pokój młodego, sama kiedyś byłam dzieckiem, nie było to aż tak dawno temu, to wiem, że dzieci mają różne głupie pomysły i gdyby nawet wpadło mu do głowy, żeby się jakoś spinać albo wieszać na tą półkę, to powinna to wytrzymać po prostu. Tamte to wiesz. A nie, dobra. Przyłóżmy ją, jak ona jest długa. Długa półka też jest spok. Ona ma 2 metry, ja myślałem o 160 cm. Ile to jest? Gdzieś tak by wystawało. Właśnie, no mieści się tak klasycznie odgrzejnik, no nie? Chociaż gdyby ona była taka, że sięgnęłaby do samego końca ściany, to bym ją taką zostawiła, nie? Bo tak teraz wpadłam, żeby zrobić tutaj taką całą taką półkę. Dwie. Nie było takiej deski i nie przewiozę takiej deski, bo się nie zmieści. No, więc... To co, 160 może być? Dobrze. To jest za długa. Poproszę, nie, za długa na pewno nie jest. Kupiliśmy lakierobejce. Przepiękna, przyładna i może kiedyś takie będą schody. Udało nam się uzyskać taki kolor. Idealny kolor podłogi, powiem wam. My mamy jakiś pierdzielec na punkcie jednego koloru. Wygląda bardzo podobnie jak podłoga. Całe to będzie właśnie w tym kolorze pomalowane, a pod spodem będą takie podpórki, podpółki. I teraz tylko musimy się zastanowić, czy dajemy go tak, czy dajemy go tak. Misiu, ja bym go dała tak. W tym większym podpółkę. Jeśli go damy tak, no. On go tu będzie widać. No, no to co? A tego nie widać. A, no ładnie wygląda, jak nie widać. Tylko, że wtedy będzie wysoko nad grzejnikiem, no. No już jest poza zasięgiem, już nie sięgnę. Tak będzie A wysoko? Nie, absolutnie, w ogóle odpada, no gdzie, jak, no? No a druga opcja? Jezu, nigdy! Dalej strasznie wysoko. No takie to jest. Nie podoba mi się. Nie. Ale chciałaś, żeby wystawała ponad to, tak? Co ponad to? Ponad sofę chciałaś, żeby wystawała. Ale sofa nie będzie tutaj cały czas, kochanie. No. Sofa jest na teraz. No ja mogę... Nie zgadzam się. Wychodzę. To fatalnie wygląda. No way. Nie ma szans. Nie ma opcji. Myślimy inaczej. Brzydko to wygląda, za wysokie to jest w ogóle fatalnie. No to druga opcja. Okej, dobrze, mamy drugą opcję. Druga opcja jest taka, żeby dać to po prostu tutaj ponad. No nie, i wtedy tak to będzie. No nie, że tu będą te sporniki, no. Ale wtedy nie będzie wspornika na środku. I na środku będzie trzeba coś wykombinować, żeby był też wspornik. Najwyżej to rozkręcę, jedno, bo będę miał za dużo. To sobie przykręcę tutaj, tak? No, żeby się nie uginało na środku, tak. Nie? No dobra, no to mi się bardziej widzi niż tamto. I to w moim grajdole. No, więc może tak być? Tak, no to jest lepsze. Nie wszystkie moje pomysły muszą być brilliant. Mogę mieć mniej brilliant pomysły też. Ile było brilliant? Każdy dotychczasowy. Czyli ustaliliśmy, że będziemy ciąć na 160 cm. To sobie ją potniemy przed bejcowaniem, bo później bejcowanie by brzydko wyglądało. Ok, mamy 160. I tniemy. Też lubię zapach świeżego drzewa. To jest mega fajne. Ok. Jeszcze ją trochę wyszlifujemy, bo ona nie jest taka do końca gładka. Zaokrąglimy sobie krawędzie frezarką. Jeszcze zobaczę, która strona jest ładniejsza. To będzie było ładniejsze. Blokuję. Z drugiej strony też. Super. Poza nim film. Dobra, to zabieramy się za frezowanie. Mam już deskę zaokrągloną, więc teraz zabierzemy się za jej szlifowanie. Ona jest już z grubsza wyszlifowana, ale nie jest idealna, więc sobie z tym poradzimy właśnie papierem ściernym. Śliczniutko już jest tutaj zaokrąglona z tej przedniej strony, z tyłu nie zaokrąglałem, bo chcę, żeby dociskała do ściany. Tu już jest ładnie też wyszlifowana i teraz będziemy ją traktować lakierobejcą. Kupiliśmy sobie orzech laskowy, wygląda bardzo ładnie ten kolor. To jest tak, że trzeba bardzo uważać, bo jak zrobisz źle, to później jak zrobisz tak i tak zostawisz, to tak to zostanie. Trzeba z tym strasznie uważać,
żeby to tak właśnie, wiesz, wyprowadzać, żeby później to ładnie wyglądało. Dwie, trzy warstwy tego. Ja na tamtej desce dawałem dwie i tam już była fajna, że już pomalowałem całą deskę. Zobaczcie sobie, że złapała ładny kolor. Jeszcze będzie szlifowana i jeszcze raz malowana, żeby dobrze ten lakier chwycił, bo już robiłem testy, że nawet jak na to byle ketchup czy coś tam, to nic się z tym nie dzieje, więc jest to mega, mega dobre. Jemu jak coś nie pasuje, to wygląda jak taki zgryt. No pokaż, kochanie, no pokaż, pokaż jaki zgryt. No ja po prostu jakiś... mam rację. Tak, tak, tak. No pokaż, zobacz, teraz nie pokażę. Idę robić obiad. Ja idę robić obiad. O, właśnie. Świetny pomysł, słoneczko. Ziemię kotlety z ziemniakami i surówką. Ile jest ziemniaków? 5 takich ziemniaczków, takich. To 10. 5. Krzyś umył Lalitosa. Proszę bardzo. Dzień dobry. O, no. Suszy się. Drugi Krzyś robi dobroci. Hamburgery jak hamburgery. Dusza. Miały być na jutro, ale w sumie wszyscy głodni już dziś. Po co odkładać? Po co odkładać coś na jutro, skoro można to zjeść dzisiaj. Jakbyśmy mogli otworzyć zasłony, bo jest ciemno, się zrobiło. I pokażemy wam taki dynk na zasłony. Zobaczcie na to. I recenzja tego razem z testem jest na kanale, tutaj wam wrzucam link. Ta-da! Masz władzę. I je też można wymuszać, popchać. Dano i popchaj. No. Jeszcze raz, mocniej, szybciej. I można ją też wymusić. Smacznego? Smacznego. Smacznego. Dotarły nam plakaty z AliExpress. Tutaj jest jeden dla młodego do pokoju. Taki misiu. Tak wzięłam na spróbę. Są robione na takim jakby płótnie te plakaty. O wiele lepsze i o wiele tańsze niż te, które zamawiałam w Polsce. Nie są drukowane na takim grubym papierze, tylko na płótnie. Więc wow. Jestem jeszcze ciekawa, jak będzie wyglądał w ramce. Niektórzy to uważają za most satisfying. Ty nie? No, fajne. A to chcesz z następny ty zrobić? No. Okej, wybacz. Nie wiedziałam, że aż tak satisfying. Troszkę nawet za duży bym rzekła, nie wiem jak to. Raz zamawiałam w Chinach i coś tak czuję, że wszystkie obrazy sobie, znaczy jak będę chciała wymieniać, to właśnie tam, bo za taki obraz na polskiej stronie 119 zł, a ja zapłaciłam 30. I przyszedł w 2 tygodnie, więc wolę sobie zaczekać. Idziemy znaleźć mu lokum. Ale będzie ładny! Zobacz, Krzyś. Fajnie, ładnie. Gites. Bardzo spoko. Bardzo spoko. Tak, za tą cenę to wow. Obiecałam młodemu, że będę mógł odfoliować ramę. Chodź, Krzyś, idziesz odfoliować ramę. Bo to jest satysfakcjonujące. Satisfying. Yeah. Krzyś ściąga swój obraz. Tylko ważne, żeby tego nie wyciskać. Potem to umyć, to jest masakr. Most satisfying. Tak rysuje się szczęście. Krzyś chętnie pootwiera wam obrazy. Możesz tego położyć, będzie ci wygodniej. Teraz obraz. Za tobą. A to ciupineczkę za dużo. Lepiej za dużo niż jakby były za małe. A nie wiem, czy ten jest chyba większy jeszcze, trzeba by go było dosyć, bo tu masz krzywo w ogóle. Okay. Teraz trzeba parę tylko złożyć, żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. Do kogo mówiłeś na górze? Przez telefon rozmawiałem. Okej, bo już się zaczęliśmy martwić z Krzysiem. Oj, pomiał się w cholerę. Gdzie? Z daleka nie widać. Jezu. Dziękuję. No widzisz?
widzisz pod kątem, jak jest wymięty? Tak, pod kątem widzę, że okropnie jest zmięty. Otwieraj, Krzyś. To... Czemu się tamten nie udało? O rany, takżeście to wciśli? No nie wiem, czy nie przynieść tamtego z góry, młodego. Bo tamten wszedł? Wszedł, ale też tak, w taki sposób. Co ty zrobiłeś z palcem? Czemu nie masz paznokcia? Jaka odważka! No to odłóż, pomóż mu. Wszystko dobrze. Ale on... To ty masz źle. Ja mam źle? A tobie nie można powiedzieć, że ty masz źle. Aha! Kiedyś ty się to przyciął? Aha, krojąc zimną płytę, jak goście przyjechali. Dobrze, że znalazł paznokcia. Młody mdleje już. Znajdźcie obraz tutaj, do którego będzie pasowało to. Nie, ja tu lubię te obrazy. Nie wkładajcie tych liści białych. Ja chcę... Wiesz, jak one się będą odznaczać tutaj? No, tak. Będą ładnie wyglądać. Za cholerę nie pasuje. Wy nie pasujecie za cholerę tutaj do tego salonu. Wszystko jest spójne i nagle taki dup. No. Możesz sobie to zawiesić gdzieś indziej? Mogę sobie to zawiesić gdzieś indziej. Dziękuję. Jak już... On w ogóle nie chciał tych obrazów, chciałabym zauważyć, bo on nic nie chciał. Byśmy tutaj... Gdyby nie ja, dalej byśmy w tym normalnie na tym betonie leżeli. Już to możecie znaleźć, ile człowiek wytrwa bez jedzenia. Już sprawdzaliśmy. No właśnie. 30 dni. No to... Na dobre wam to wyjdzie. Krzysiu powiedział dzisiaj najzabawniejszą rzecz dzisiejszego dnia. Wszyscy się uśmialiśmy. Żałujcie. Żałujcie, żeś tego nie słyszeć. Chcesz dać jak najlepiej od z takim tekstem haniebnym. Mówiłam, że trzeba przestawić te lampy. Jest. Idealnie. Teraz się nie mnie. Teraz jest gites. No, jest pięknie. Ten z góry, tego miśka też dotkniemy, bo on to też taki... Chodź zobaczyć półkę. Tutaj, Krzyś. Jakby były już tam dwa liście, to by zmieniło bardzo dużo. Tu by pasował. Nie, hulajcie. Łódki mi zostaw. W ogóle. No właśnie słyszę w waszych głosach w ogóle. Jak, o, całkiem ładnie, Marta, jednak miałaś rację. Tego możesz wymienić, on mi się nigdy nie podobał. No bo to jest ta zjezdka, który jest... Tak, ta taka rodzina. Tak, tak, na tym zdjęciu. Kiedyś oglądaliśmy film i na filmie była taka ramka z taką rodziną. Fimi, przecież Fimi, to no. Był ten, ojciec Fimi, to jest twój tata. A to był koleś, który po prostu służył jako twarz w ramkach do zdjęć. Trochę bliżej do nas. O tak. No to jest ładnie. Chodź zobaczysz półkę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bo moi drodzy panowie, macie zero zmysłu estetycznego, a ja mój zmysł mam duży. Skończymy to i pójdziemy do ciebie. Za to, ale... nie mogę iść tam. Serio? Tak, serio. Co tam? Ej, złotko. On stoi. Ale kolor jest nie taki. Totalnie, ja nie wzięliśmy pod uwagę okna, mebli, wszystkiego. Łóżeczka. To jest nietrafiony kolor zupełnie. Robimy nową. No co, no przepraszam. Mi by też było smutno. Jakbym się tak narobił jak Krzychu. I by ktoś przyszedł. Nie pasuje. No bo nie pasuje do tego wina. Przecież półka jest zarobista, tylko kolor jest nie taki.